jest ta słynna stodoła, może nie słynna, dla mnie słynna, bo ona jest do tej pory była raczej mało znana, czy nieznana. Stodoła, w której został wykonany Nowochódzki Krzyż, przy którym w 1960 roku miały miejsce najważniejsze nowochódzkie wydarzenia. Wykonawcą tego krzyża był Jan Biernacik, mieszkający w tym posłowiecku domu. To są dwa podstawowe urządzenia, przy których ten krzyż był wykonany. To jest strug, to jest piła, napędzane są jednym tu silnikiem. To są wszystko narzędzia, które pan Jan Biernacik wykonał we własnym zakresie. Może uda się odpalić tą maszynę. Ja spróbuję, nie powiem, że się trochę boję, ale czy jeszcze działa? Tu jest jeszcze druga część tego warsztatu stolarskiego. Pomieszczenie, w którym są już drobne narzędzia i tutaj była już na pewno ta najdrobniejsza obróbka. Stół stolarski, narzędzia, wszystko to, co to służy stolarzowi do już takiej detalicznej obróbki drewna. Wiele z tych urządzeń pamięta jeszcze tamte czasy, no, na przykład takie strugi piękne. Dobry pani. Maria Biernacik. Witam. Moje nazwisko Antoni Łapajerski. Bardzo mi miło panią poznać. Tak samo pana bardzo miło poznać. Proszę nas przyjąć, gościmy na chwileczkę. Proszę, proszę bardzo. Jesteśmy w domu pani Marii Biernacik. Tak. Pani jest żoną Bolesława Biernacika, tak, syna Jana Biernacika, który w 1957 roku to ten krzyż wykonywał. Był całym wykonywał. Wszystko to się robiło tutaj w tym stodole. Organizatorem był ksiądz Gałuszko. Co z Bieńczyc, tak. Najpierw to górale mieli ten krzyż robić, tylko potem tak. Zrezygnowali? Bali się. Jak to było? Bali się, górale się bali, że UB ich załatwi. Czyli wystraszyli się? Wystraszyli się, tak. I odmówili w końcu? Tak. No to się zebrali, zebranie sobie po cichu zrobili gospodarze. I padło na Biernacika. Tak, tak, tak. A tak. Pamięta pani ten moment wyprowadzenia tego krzyża? Bo oni w nocy tam robili, no, po nocach. No, jak to wszystko się odbywało? Tutaj? Pamiętam, że stąd tutaj przyszli ludzie bez orkiestry, bez niczego, bo teściu nie chciał, żeby to tak nie nagłaśniać, bo z kościoła to już może być, no a tu jest prywatne, nie? Tak. Wszystko to wynosili i tu już ludzie szli z tym krzyżem do kościoła i tam w kościele na polu się odbywało wszystko, bo przecież nie wnieśli i święcił tam ksiądz, cała msza i dopiero cała orkiestra. Przy tej kaplicy? Przy tej kaplicy. To dużo ludzi tak szło tutaj od stodoły, od domu? Tak, dużo, dużo, dużo. Tutaj cała wieś przyszła. Za jakiś czas przyjeżdża, jeszcze ksiądz Gałuszko był, przyjeżdża tu do teścia, że burza była i widocznie nie murowali tam pod spodem, nie wiem jak, że on się nachylił trochę, no, że przyjadą i ci zwalą, nie? No to słuchaj, moment, konia, chłopy, wio, wszystko lało, jak nie wiem, burze, jak pieror, a oni wszystko zrobili, stoi. Ale później też bloki pomagały. Te, co tam mieszkali, jak ten krzyż. Mieszkańcy tam tak, zasiedli. Tak, to też pomagali, jak już widzieli, co się dzieje, żeby pomóc, trzymały chłopy też na ten. I, no i tak zmontowali już później, że już nie wywalił. Teściu, no dużo, dużo szkole pomagał, robił im tam ławki, naprawiał, bo przynajmniej to było wszystko drewiane, zrobione. Czyli to no, taki no. Główny zakład stolarski we wsi, można taki powiedzieć. Taki był tak? Właśnie, no taki, że wszystkim pomagał, bo on miał jedne narzędzia, te wszystkie stolarskie, tu nie miał nikt drugi taki. No. Taki miał złotą rączkę, on sobie meble potrafił zrobić, no to są to lata. Na tej taboret taki zrobił, choinkę stawiam, bo ta teraz wysoka. No to coś dzieci na dzieci, to się nie da, żeby to się rozleciało, jak dzisiaj, że się kupi i loto zaraz. No. On tam węgierski znał, włoski, jugosłowiański, no niemiecki to perfekt umiał. To z Niemcami tu biją świnie, a nie, bo tu nie można już tego nagrywać. Można. Można? Można.
No to powycinacie, słuchajcie, biją, no bo schowali świnie, nie? I to świnie wbili, całe stodole wisi, ta świnia taka wielka, bo to dawniej to taka słonina musiała być, nie? No. Gestapo jedzie. O matko. A to wisi, dopiero będą robić, nie? Na ten. No i wszystko jedno, wyszedł do niej i mówi, słuchajcie, po niemiecku, leży, mówi tam, umierający, mówi, stryjek, ma cholerę czy coś i tam, dlatego tam leży, żeby się nie stykała rodzina, żeby to, wysprzątniemy go, możecie jutro przyjechać, dzisiaj nie, ale oni to się bali, wsiedli, odjechali, koniec i zrobili to wszystko, jak przyjechali na drugi dzień, to już było czysto zrobione, no, bo także on bardzo dużo pomagał, bo znał niemiecki. A my mieszkali na wprost z lotniska, lądowały samoloty, jak, najgorsze to jak wyjeżdżały, te ćwiczenia miały, to się dom cały cząsł, no bo to blisko było. Silników, no, samolotów. No. A dawniej to takie grabie były wielkie, to nie to jak dzisiaj, że tylko, tylko kiemiki specjalne, że grabiło się takimi grabiami, bo wiem, u nas to było w domu też. Wielkie, wysokie, no jak on nisko, to tak ten rzucił jeden tego, a to, szach. Samolot tak nisko leciał? Tak, tak i miał nisko, otwartą nisko, kabinę? Tak, i tak leciał i hece se robili. Specjalnie bo, nisko, żeby tak, się ludzi. Żeby się ludzie bali, hece se robili. No. Któryś taki był celny, że rzucił. Grabiami? Tak, i zahaczył, puch, poszedł. No słuchajcie, co tam nie było, ale jakoś nie wiem, czy zrobili im coś. Do tego, bo ja jako dziewczynka to nie mogę, nie pamiętam, ale tak było. I ściągnął grabiami tak, samolot? Tak, tak. W którym roku to mniej więcej było? A no to gdzieś w 40 był chyba. Czyli w czasie wojny? Tak, 42, 3. Czyli niemiecki no, samolot. Niemiecki, niemiecki. Dawniej to, dzisiaj to jest technika, dawniej to takimi właśnie rzeczami się robiło. No.